Dotychczas robiłem filmiki tylko o politykach, którzy coś znaczą i do czegoś doszli, że tak powiem, którzy zmieniali swoje kraje, a nie tylko gadali, czyli raczej nie opozycyjnych, tylko raczej o współrządzących lub rządzących politykach, tak jak robiłem filmy o na przykład o Tusku, o Kaczyńskim i tak dalej, i o zagranicznych politykach. Wyjątek zrobiłem dla Mikkego, dlatego że Mikke przynajmniej jest najbardziej popularnym blogerem w Polsce. To tak, ale wiele osób mnie prosiło, żebym pokrótce powiedział coś o czołowych konfederatach, więc pierwszy niech będzie na początku Grzegorz Braun. Uważam go za największego świra wśród konfederatów, więc zacznę od niego. To jest człowiek, który wierzy w zamach smoleński, w tym niczego złego nie ma. Ja nie uważam, że to jest szurstwo, już to samo. Tylko uważam, że gdyby Rosjanie chcieli zniszczyć samolot, to by z wieży kontroli lotów powiedzieli, że o, jeszcze macie pełno drogi startowej, bum, ha, 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 o, rybiata, nie powie zło. Tak by to się odbyło. Natomiast on jest zwolennikiem najbardziej szurskiej z wszystkich szurskich możliwości, czyli że podmieniono pasażerów, podmieniono samoloty. Tak, super. Rosja by musiała porzucić chyba połowę swojej polityki zagranicznej, żeby się zajmować jakimś samolocikiem. Także tak się tego nie robi. To tylko kompletny tuman, który nie ma wyobrażenia o pracy wywiadu, może takie kocopały opowiadać. Jeśli chodzi o inne sprawy Braunowe, no to no cóż, no jest on fanatykiem chrześcijańskim, jego prawo. Ja nie uważam, że to człowieka jeszcze skreśla. Nie uważam też, że skreślają człowieka braki w wykształceniu. Braun ma humanistyczne wykształcenie, więc nie za bardzo takie typowe, nie za bardzo kuma tam te sprawy bezpieczeństwa. I jak to humanista czasami wypowiada się na tematy, na których się nie zna. No i cóż, no tak to po prostu jest, ale nie uważam, że to jeszcze go przekreśla. Uważam, że tam, gdzie rzeczywiście jego humanistyczna wiedza się może przydać, czyli tam, gdzie on mówi o teatrach, tam, gdzie on mówi o tym, że śląsko-niemiecka XVII-wieczna poezja, na przykład Opica, powstała z tego, że spotykali się szynkarze i mieli oni najpierw zwykłą tanzbudę, a potem zapragnęli czegoś lepszego. I tak to faktycznie sztuka powinna się rozwijać od dołu do góry. To jest prawda. Więc tam, gdzie on ma jakieś wykształcenie z tym związane, to są ciekawe jego tezy takie, że my nie rozumiemy podstaw własnej kultury, bo nikt nie włada grekom ani łaciną i samokrytycznie mówi, że on też nie włada grekom ani łaciną. Więc być może jest to przesadzone, dlatego że kultura jest raczej przekazywana w języku francuskim, tak naprawdę od XVII wieku. Filozofowie piszą po francusku w Europie, ale dobra, niech mu będzie. Jest to dosyć ciekawa opinia. Także tam, gdzie jego humanistyczne, stricte wykształcenie mu pozwala, tam formułuje ciekawe tezy. Jego przemyślenia dotyczące monarchii absolutnej, o ile krytykują to, jak działa demokracja, to ma on oczywiście rację. Demokracja jest wolna. Ma tendencję do korupcji, nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny i tak dalej. To wszystko racja, tylko po co zrobić na króla robić żydowskiego cieśle sprzed 1000 lat, to ja nie wiem. Lepszy byłby taki Fryderyk, ale nie, on by nie mógł być, bo mason. Tak swoją drogą, Braun i jego przyjaciele w ogóle nie kumają, że masoneria w XVIII wieku i masoneria dzisiaj to są dwie zupełnie różne rzeczy. Masoneria w XVIII wieku to było po prostu jedyne miejsce, gdzie można sobie było pogadać na zasadzie ty uważasz, ty wiesz, słuchaj, a bez tych wszystkich jaśnie wielmożny panie hrabio i tak dalej, żeby mieszczanin mógł pogadać. I tak, to było rozsadzalnicze społecznie w ten sposób, ale tylko w ten sposób. No a i dlatego wszyscy praktycznie ludzie, którzy się czymkolwiek interesowali, byli masonami w tych czasach, albo przynajmniej nie wykluczaliby zapisania się do masonerii, włącznie z niektórymi władcami. Natomiast dzisiaj masoneria to głównie to jest towarzystwo wzajemnej adoracji i plus organizacje właściwie charytatywne, dlatego że po XVIII wieku, a jeszcze w trakcie właściwie, masoneria się rozpada na wiele nurtów, także znaczy raczej coraz mniej niż coraz więcej.
No a Brown oczywiście uważa, że loże zdecydowały, loże to, loże tamto i ma generalnie lożofobię. Także to też podpada pod szuryzm, że tak powiem. Jego stwierdzenie, jak to było, kościół coś tam, kościół, szkoła i strzelnica, chyba jakoś tak on mówi. Strzelnica, on by myśli, że Konfederaci z tą ich strzelnicą są w jakiś sposób odpowiednikami amerykańskich redneków, którzy mają taki styl bycia i życia, że mają ze sobą spluwę i polują i mogą się bronić, i wobec tego rząd nie odbierze im wszystkich praw tak łacno jak wtedy, kiedy społeczeństwo jest rozbrojone. To częściowo jest prawda, ale że rządy są pokorniejsze wobec swoich obywateli, jeśli oni są uzbrojeni, ale tylko przypomnę, że najwięcej broni w Europie na 10 tysięcy obywateli jest w Szwecji i Norwegii. Więc to nie do końca tak działa i brak de facto prawdziwego zainteresowania tematem u Brauna jest zastanawiający. Po prostu broń mają kraje albo północno-myśliwskie, które mają dzikie zwierzęta i mieszkają na szerokich połaciach terenu. To dotyczy zarówno Szwecji, która jest całkiem sporym krajem, rzadko zaludnionym, jak i Norwegii, jak i Kanady, na przykład olbrzymiej, i Rosji. Tam jest dużo broni, tylko że Rosji już mniej, dlatego że rządy państw socjalistycznych odbierały obywatelom broń, i tutaj ten instynkt byłby dobry, ale znowu, jeżeli ktoś uważa na przykład, że Szwecję, mylnie zresztą, za jakiś dom niewoli, to no to coś tu nie pasuje, prawda? Się okazuje, że można mieć dużo broni, a jednocześnie być za interwencjonistycznym rządem, tak? Jeżeli Szwecja taka jest, bo Szwecja jest raczej ultrawolnorynkowa, a potem solidnie opodatkowana, tak? Tak to wygląda raczej, więc to nie jest socjalizm raczej. Bliżej socjalizmu z gospodarek zachodnich jest Francja, gdzie komponent państwowy to, czyli Renault, Gaz de France i SNCF, i tak dalej, to jest 40% rynku. Bardzo dużo. Przypomnę tylko, że w Chinach jest to 80%, także jeszcze do komunizmu trochę daleko, czy socjalizmu, wszystko jedno. No do sterowanej lewicowej gospodarki daleko. Także brak autentycznej ciekawości w poruszanych przez siebie tematach trochę skreśla pana Brauna. Nie ma on autentycznej ciekawości. Poza tym on uważa, że Konfederacji i ta ich strzelnica w jakiś sposób jest to odpowiednik amerykańskich republikanów, podczas gdy odpowiednikiem amerykańskich republikanów jest PiS. To tak samo jak republikanie są przede wszystkim Amerykanami, a potem dopiero obywatelami świata, tak samo PiS to są ludzie, którzy się czują bardziej Polakami niż Europejczykami. Ich prawo i tyle. Nie świerstwa tutaj odpowiednikiem Konfederacji w Stanach to nie jest ogół Republikanów, tylko na przykład albo Rand Paul albo no tacy powiedzmy politycy niszowi w ramach Partii Republikańskiej, ultralibertarianie. To byłoby to. Także on nie rozpoznaje, on by chciał zrobić coś takiego jak taka amerykańska kultura, a jednocześnie, co jest ciekawe, on nie może tak powiedzieć, dlatego że on kocha Rosję i spotykał się nawet z rosyjskimi szpiegami, jak to się okazuje, a jednocześnie ma wielką szpiegofobię i wszystkich uważa za szpiegów, tylko jakoś Rosjan nie. No ale Konfederacja to wiadomo, to jest opcja rosyjska i to jest ponad wszelką wątpliwość dla każdego, z wyjątkiem fanów Konfederacji, którzy mają zamydlone oczy. Rosja jest jedynym krajem, którego oni nigdy nie krytykują. Chin też nie krytykują, chociaż o, to już byłoby naprawdę za co, już przy Rosji byłoby za co. Sami Rosjanie o swoim kraju mówią często: sprawiedliwość uświadczysz, ale jeżeli mieszkasz w Petersburgu albo Moskwie, w mniejszym mieście, to będzie rządzić oligarcha. I sami Rosjanie to w swoich filmach pokazują, w swoich filmach mainstreamowych, czyli sami widzą wady swojego systemu społecznego. Natomiast nigdy ani żaden Mikke, ani Brown się o tym nawet nie zająknął. Natomiast tam wizja ich Europy Zachodniej to jest tak, że połowa mieszkańców Europy Zachodniej to geje, a druga połowa to już Arabowie. To mniej więcej taki jest obraz kształtowany.
Także Brown tutaj absolutnie nie może być, no niestety. Co ciekawe, ich właśnie tutaj związanie się z tą opinią o plandemii i Brown, jak to on, najbardziej zawsze radykalnie w to brnie, jak we wszystko. No i tam nawet pyskował w Sejmie ostatnio bez maski i tak dalej. I on tak po swojemu, na grubo, że tak powiem, prawda? I taki pękaty, duży poseł Platformy Obywatelskiej go wypchnął swoimi plecami, żeby nie zarażał koleżanki partyjnej. Aż w końcu pisowski marszałek odroczył o 3 minuty te obrady ze względu na ten cyrk. Także to nie jest poważny facet, który, a chociaż próbuje takiego udawać. Gdyby on się troszeczkę. On sobie, jak mówię, no można sobie być fanatykiem religijnym, ale trzeba też wykazać pewną ciekawość świata, żeby znaleźć rzeczywiście jakieś argumenty na rzecz tego, bo znalazłyby się argumenty, są argumenty na rzecz tego, że społeczeństwa ateistyczne na przykład nie będą dobrze działać. Na przykład czeskie społeczeństwo jest takie, że teorie spiskowe mają się tam super. Mimo że jest to najbardziej ateistyczne i bardziej czytające książki, tylko że pewnie czytają takie Paolo Coelho same, bo nie przekłada się to specjalnie na jakiś sukces. Także można by dowodzić, że bogobojność jest dobra. Tylko że czy bogobojny ktoś jest dlatego, że to jest dobre? Nie, jest, bo jest. Także to są takie trochę walki z wiatrakami za każdym krokiem. No to mniej więcej tyle sądzę o Grzegorzu Braunie.